dzień dobry, BMW E21. Proszę bardzo, jaki piękny sprzęcik, tu właściciel. No w końcu, trochę się naczekaliśmy, co? Ale coś czyściłeś, sprzątałeś? Kurde, coś, jakieś woski, coś? Wiesz co, nie, ja ją kupiłem już z... Ja wiem, nie, ja wiem, ale bo tak stanie. Ładnie wygląda, kurde. Bo ona zakurzona była, jak ją oglądaliśmy. Byłem teraz, bo ładnie no. Parę dni temu i poczyściłem trochę, bo mówię, nie, wstyd oddać brudny, zakurzony wóz do Adama. No tak, kurde, fajna felga. Tak, wiesz co, w końcu są opony większe. Pamiętam, no tak, było... pamiętam, były, one były, były przez... 65 czy 60 w ogóle? Było 60. 60. Nie, to za małe. Teraz zupełnie... To wyglądał jak nie przymierzając jakieś Cinquecento, nie? Zupełnie inaczej ten samochód teraz wygląda. No i od razu zrobił felgi całe w renowacji. W renowacji, no i super. Dobra, co tam mamy? Zobaczcie, słuchaj, co tam tutaj mamy? W bagażniku jest skarbnica, zbieram to od 5 miesięcy, słuchaj, wszystko. A już tej nie ma blendy, no kurde, teraz to klasa. Jest wszystko tutaj, tak, słuchaj, tutaj jest nowiutka lampa. Aha. No i teraz tak, jak mówiłem ci tam, tutaj jest coś takiego dalej, no. Nie wiem, czy to jest jakaś przejściówka, czy coś, nie wiem. Tak, to jest przejściówka, tak. Bo ona ma chyba trochę inaczej, bo ma dołożone te małe lampy po środku. Tak, zgadza się. Tutaj jest to, co ci pisałem, to sobie ma wydechu, bo ta jest... No tak, skolorowana jakaś taka... No tak, ogólnie wydech nie jest dobry, ale... Słabo wygląda. O, dokładnie. To by trzeba wymienić. No. Zderzak nowiutki jest tutaj cały. A, bo on jest tutaj ten. Zostawiamy to i zostawiamy to. No dobra, to się rozbierze, to kupić, gumę. Ale nie ma, już niedostępne. Czyli trzeba odzyskać. To są piękne rzeczy, słuchaj, bo to jest nowiutka, oryginalna nereczka. No kurde, piękna sprawa. Także to są, no i tak, wygłuszenie maski. Wygłuszenie maski, jest, tu jest ten zderzak. Ja chciałem ambitnie sam, ale to się nie da. Nie, to trzeba, to nie jest takie proste. 40 lat jest sparzone silnikiem, to... Tu jest filtr powietrza. Taki wielki, bo to jest gaźnik, tak. To jest olej, mam nadzieję, że dobry. Taki bardzo raczej. Dobry. I tu jak są od, do lamp, jak a od, filterek. Jak od Simpsonka. Filtr oleju i, tak, i świecę z oryginału. Tak. No i super, kurde, petarda. No i co? Zostawiam ci prostownik, bo to chyba nie wiem. No tak, nie, tak. Sobie był. No i tu jest, wydrukowałeś listę, tak? Pod spodem. Wydrukowałem listę, dobra. On ma, dobra. No zaraz ci pokażę, jak się odpali, to on coś tam muszura, tak jakby jakaś pompa, nie wiem, no aż tak się nie znam. No to rozbierzemy, zobaczymy, ale widzę ten, czapeczka. Jest ten, BMW Classic. No. Kamil też taką ma. Tak? Nie ma klasika, ale no, ma. No tam cieknąć mu nic nie cieknie, jeździ w miarę dobrze, tylko tak oddawam... Rano jak się odpala ten... Ciężko, słabo, tak? Słabo chodzi. Wlałem tego datakola, co od ciebie wziąłem. Trochę może lepiej, ale szału nie ma. Ale szału nie ma, nie? No to z wygłuszeniem to widzisz. Nie, no to jest nie, to w ogóle otwiera się. Natomiast tutaj wszystko. No co, no fabryka, tak? Zawory też przeregulujemy. Zrób tak, jak ty uważasz, to przecież tak to nie ma pośpiechu. Tak jest. Akumulator ma nowy, ładowałem co tydzień przez zimę, więc powinien żyć. Posłuchasz, bo jak się. On coś tak świszczy, piszczy, jak się podkręci obroty, to jest ok. Jakby coś. Aha, nie na wiem, pełnych czy obrotach, czy tak? Nie, tak. Z klimą zerknij, bo to jak wiecie, ciekawostka, znaczy nie wiecie, ale Adam wie, jest z klimą, z oryginalną samochód. Tak jest, zobaczcie sobie filtr osuszacz. Ładny. I ona podobno chodziła, ja nie wiem, bo jeszcze nie było jakiejś okazji sprawdzić. Ma dorobiony, słuchaj, zajrzyj tu sobie do środka, osobny włącznik. A tu mam dla ciebie ty wtryskiwacz od N20. A, super. Także proszę bardzo. Słuchajcie, wtryskiwacz. Jest dorobiony przycisk, jakiś taki dziwny, osobny. Dodatkowy. Gość, którego kupiłem, twierdzi, że to od włączania klimy już jest niedostępne. Ja sprawdzałem i normalnie da się to kupić, więc nie wiem, czy on ciemniał, czy to jest jakiś większy problem. To Paweł to zobaczy. No Maciek, to tam widziałem, że już się w szóstce Paweł doktoryzował. Tak. Z klimatyzacji. I tu mam, słuchaj, taki problem. No tutaj jest coś... Znalazłem nawet, słuchaj, dokumenty. A, no zobacz. No wiem, ale ja to kręciłem i to jakby... Nie, bo... Dobra, to my to zrobimy na takie śrubki, no, przelotówki. No, podkładki, coś. I znalazłem, już. Słuchaj, bo wczoraj robiłem porządek. Ktoś już chyba coś z tym rzeźbił. Nie wiem, czy to jest stare, czy to jest nowe, bo to jest to. Stare, nie? Tak. No to działa dobrze, tylko to jest rozpieprzone. A, tutaj widać, ktoś się włamywał, wiesz? No. Ktoś się włamywał, bo to się nie zablokowało. Nie masz takiej tej do odkupienia latarek? Nie, właśnie nie ma tych latarek. Ja szukałem na eBayu, nie ma. Ja wrzuciłem na grupę, to mnie wyśmiali, że takie rzeczy szukam. Człowieku, jak ktoś ma, to ceni drożej jak kobietę swoją. Dokładnie. To nie działa, nie wiem, to pewnie jest jakiś ciężki problem, bo to powinien się świecić, a to już... Zegarek, tak. Tak, nie tak, świeci. Znaczy świeci się raz na pół roku. On się zapali, a potem... No to zobaczymy, może jakiś niekontakt czegoś. Kurde, ja to nie mogę się nadziwić, w jakim to jest stanie. No przebiegu ma 95 638. Kurde. Zobacz, tu są naklejki z serwisów. Piękny sprzęt.
No tak, to jest no bez żadnej nawet wystającej niteczki, nie? No tak, w ogóle ta wykładzina to jak no fabryka, nie? Ja bardziej pobrudziłem ciuchami swoimi niż to było tak. Dywaniki oryginalne. Znaczy fajnie, że ten samochód był garażowany, no to jest podstawa. Tak, te wtryski to sobie zabierz. A, to zabiorę od razu, tak. Lista niech zostanie. No i słuchaj, teraz chciałem poczekać, żebyście mi ściągnęli tak, ten ciuch. Tak, tak, tak. No, już ci mówię co i jak po kolei. Znaczek nowy. No tak. Te trzy lampy będę sobie odnawiał i tutaj są takie ringi, które chcę zdjąć, odmalować, a ta jest nowa w bagażniku, bo zobacz, ona ma tu dziurę, nie? Coś kamień strzelił jest. A, to jest ta, co jest w bagażniku. Tak, 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 to ją wymienimy. No i tą kratkę, jak mi ściągniecie, to ja też sobie zawiozę dobra, do odmalowania. Dobra, dobra, to może ja to zaraz ogarnę. A to jest też nowe i z drugiej. Tak, 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 to ja to zaraz chyba ogarnę. Zderzek podobno ktoś kiedyś wymieniał, a i nerki też są nowe. Tak, 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 wiem, nerki założymy. To nie są złe, ale już są... Ale pewne, można nowe założyć. Jak ma się świecić, to... Kurde, super. Super. No dobra, to co? To działamy. No to tylko poczekam z energii. Dobra. Biorę Ubera i wracam do domu. No. Tutaj na kanał wjechaliśmy E21, dam tu jakieś zadania Kamilowi. Ja zdemontowałem te rzeczy, nerki to się założy później. Wiesz co, przejdźmy do bagażnika w każdym razie, o. I może byś tutaj po prostu dokonał serwisiku, to wiesz, bo Pawła nie będziemy w to angażować. Czyli tak, tutaj masz tak, oryginalny filtr. Kurde lebele. Kurde lebele, to ci się podoba, co? Oryginalny. Oryginalny. Made in Turki. No. Świece. Okej. Okay. Także tak, oleum, świece. Tutaj co mam, tu mamy nerki. Piękna sprawa. Tu jest lampa, ale to jak będziemy montować, tutaj nie wiem co to jest szczerze. A, filtr, o, powietrza, widzisz? No ja to szanuję, to wszystko wiesz. To zostawiamy Pawłowi, nie? Dobra, otworzymy. To od razu. A, no to weź tak sobie to wszystko od razu, dokładnie. Dobra, ja to wezmę, a ty weź tam. O, kurde. Ja wiem, ci zabrał coś. Okej. Okay. Otwieramy maseczkę. I tak, zdejmiesz też pokrywę od razu rozrządu. Nie rozrządu, tylko pokrywę zaworów. O, o, lubimy, nie? Lubimy. Tam o foliu i ładnie, ale piękny ten samochód. Naprawdę, nie? Co o tym sądzisz? Dziwna sprawa. Dziwna sprawa, ale zobacz jak tu jest zapłonik, w którą stronę. Widzisz, 1, 3, 4, 2. Mhm. No, proszę pana. No dobra, nie ma co. Wszystko wiesz co działa. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 2. Chodzi o kolejność zapłonu. Dobrze. A widzisz, mówisz, co ten tatuś mówi? Tak. A i tu w ogóle, a jest, myślałem, że ten jest na nowy gaz zrobiony. Z tą klimą też będzie musiał Paweł tu zobaczyć, bo tu też są jakieś porobione krosy. A do tego filterka? Jakiś jest fajny dostaw? Do tego filterka będziesz musiał zobaczyć, bo to nie, to jest filterek od Servo. No znajdziesz go. A, co takie bydle? No ktoś założył takie bydle, a ty założysz no, takiego dobrze. Pikuśka małego. Dobrze. No. A, i tu jest filterek. No, no jest o, po prostu to klasa. Się szczerze to jest klasa. No. No. I co, podoba ci się? Może być. Myślałem, że będziesz tu w zachwycie, a tu pff, nic tam. Może być. Potężna maszyna. Mm. To jest potęga. Jaka poduszka, człowiek. Poduszka, a to co to? Jakiś odbojnik? Popatrz. To jest amortyzator. Widzisz?
Ale technologia. Technologia, a teraz wałki wyrównoważające się robi. Teraz czegoś takiego nie ma. A kiedyś to człowieku robili takie coś, odpalasz maszynę i człowieku nie ma ściemy, że jak na filmikach kładzie monety, a w rzeczywistości to w ogóle nie działa. Tutaj to można wszystko położyć. Można kubek wypełniony, kurczę, po brzeg położyć i nic się nie wyleje. Taki sprzęcior. Nawet jak dasz mu do odciny, to nic się nie wyleje. On będzie na raz, dwa, trzy, Kamil. Po prostu. Pyk. No jest gitara. Nie lejemy nic, a odpalałeś? Nic? Nie, nie odpalałem. A, dobra, to... A czy wiesz co, odpalimy go później, bo też bym nie chciał go odpalać, dlatego że chciałbym, żebyś ten dekiel zdjął, nie? No dobra, a do... to dolej coś jeszcze w takim razie? Tak, dolej. To mów ile. To ja ci powiem ile, lej. Zobaczcie, taki kolor tego Liquimoli. Okej. Okay. Bo ja też do filtra troszkę wlałem. A, dobra, to tak zostawmy, Kamil, no. Dobra? Dobra. Super. A, filterek już, Kamil. Wariat. No. I specjalnie znaczkiem BMW do góry, żeby wiesz. Czy było widać, że tu nie ma lipy, tak? Nie było ściemy. Wszystko tu. Ori. Mi się tylko to Turki nie podoba. No Kamil, no a co, wolałbyś Made in Poland? No ale mogli to zrobić po drugiej stronie chociaż. Żeby tu było BMW, a tam to było ukryte. No dobra, no. No wiem o co chodzi. No. Dobra. I co, to jest byś tak wolał, czy nie? No nie wiem. No, jakiś niezdecydowany jesteś. Nie, bo powiem ci, że jakoś nie, nic mi się nie chce, no. Tak? Też tak macie? Jakoś chyba mam przesilenie wiosenne. Szczerze, nic mi się nie chce. Nawet ktoś mi proponował pojechać na tor wyścigowy, to nie wiem, czy bym tak pojechał, no. Po prostu nie wiem. Ochne, blau, luftung. Luftung? Co to znaczy? Luftung? No luft. Po niemiecku to jest, no nie wiem, cuk to jest przeciąg, tak? Cuk? Cuk. Tak? Tak, to jest przeciąg, tak. I cuk to jest też pociąg. Po niemiecku. A i coś dziwne. Nie mają powiedzenia. To jak otworzy w lato okno i wpuszcza na przykład kogoś do mieszkania, ktoś otwiera drzwi, to mówią, że ale pociąg jest w mieszkaniu. Tak, no. Tak? No, ma takie znaczenie, no. Ale jaja. No widzisz. To ubogi ten język. Tak, niemiecki jest ubogi, no. Tak? No, tam wiesz, Komnachause, takie tam oficjalne rzeczy. Oficjalne stwierdzenie prezesa, język niemiecki jest ubogi. Tak. Tytułem to trzeba. No. Nasz jest bogaty, ale i tak, wiesz, w naszym języku jest dużo takich nazw rosyjsko-pochodnych, niemiecko-pochodnych, angielsko-pochodnych. A jakie są na przykład rosyjsko-pochodne? Poczekaj, no nic mi teraz nie przychodzi na myśl, ale muszę sobie pomyśleć, no. No nie. Dzięki na przykład. Rzuciłeś tym hasłem? Dzięki, no mówisz... Ja nie znam żadnego. No, nie mam dzięków na przykład, nie? Nie mówi się tak. Mówi się. Chyba, że w świecie. W świecie może się tak mówi, ja nie wiem. No dobra, jestem przekonany, że widzowie wiedzą, jakie w Polsce używa się... Coś mi się przypomniało jeszcze. No. Bo na świątecznym odcinku mówiłeś, że w polskiej tradycji to przychodzi gwiazdor, nie? Tak. A ja sobie myślę, skąd on tego gwiazdora? Klepię internet na Wikipedii gwiazdor. Występuje w tradycji kujawsko-pomorskiej. Serio tak? Tak, jest. Ja wiem, no, no tak jest. No to nie w polskiej tradycji, tylko no, w mojej tradycji. W twojej tradycji, tak. No dobra, ty jesteś. Także, no. A, mazowszanin. Także dlatego takie masz mało miasteczkowe czasem zagrania. No i co? I pocisnął staremu, no i powiem wam, głupio mi, a jeszcze do tego przesilenie wiosenne, nic mi się nie chce, także ja idę do domu. No właśnie, ale mam nadzieję, że widzowie znają słówka pochodzenia rosyjskiego, pochodzenia niemieckiego i angielskiego, które zostały spolszczone, także bardzo chętnie przeczytamy wasze komentarze. Tak, Kamil? Jesteś ciekawy? No pewnie, że tak. Pewnie, że jestem ciekawy świata.
lubię różne smaczki językowe, także piszcie, piszcie wszystko. Bystra. O, bystra, bystra. Wiesz jak to było? W Czterej Pancerni Pies, nie wiem czy oglądałeś w ogóle Czterej Pancerni Pies? No, jakieś urywki kiedyś tam czasem. Co no, to tam było... Polak podchodził pod rosyjską tą, tam gdzieś jakąś bazę czy coś, bazę wtedy to nie była baza, ale nazwijmy to baza. I... Szto ty? Wiesz, pyta się rosyjski ten żołnierz, a on mówi: ja Polak, jak rugajesz? I on tam zaczął bluźnić, okej, okay. Znaczy nie okej, okay, mówi, wsi o wpariatkę, nie, dawaj. No, także wiesz, wszyscy wiedzą jak Polak przyklina na całym świecie. Myślę, wiesz, jak na K, nie, przeważnie. Myślę, że jakbyś spytał, nie wiem, Amerykańca jak rugajesz, to by nie wiedział w ogóle o co chodzi, także no tak. To też swoją drogą. Nie, tam Amerykanie to nawet nie wiedzą, gdzie Polska leży. Wiesz, tak to jest. O kurde, zobacz. A tam mamy oryginał? Filtr? Ale ten filtr był dawno niewymieniany, szczerze, zobacz. Ale. Made in Austria. Trochę tam benzynką poszło, co? Drogo. Czy data kolem? Bo tam Łukasz wlał trochę data kola, no. No, tutaj te nakręteczki, Kamil, zdejmujesz i to idzie w górę, nie? Także tak. Ale jaja. Co tam, Kamil, wynalazłeś? No, tu odpina, a tutaj jest nic zaklajstrowane. No to wiesz, co się zabrudziło, no bo to jest zawór, który tu otwiera ten, właśnie tą przepustnicą, wiesz, reguluje, tak? Aha. Że albo bierze ciepłe, albo raczej zimne, albo ciepłe, nie? Jaki w ogóle patencior, co? No tak, chłopie. Bo to on na ssaniu, wiesz, wtedy sobie reguluje, nie? I tam podciśnienie właśnie otwiera, bądź ten. Ale na ssaniu to i tu jest zimny, i tu. No tak, ale... Ale wiesz, kolektor się nagrzewa tak naprawdę szybciutko, nie? I od razu ciepło no sobie bierze, no Kamil, no. Także tak. Tutaj wszyscy, którzy zostawiają samochód, patrzyli na tą E21 i mówią, że mega fajny kolor i słuchajcie, Bahama Beige Metallic. Także tak, tak to się nazywa. Też mi się podoba ten kolor. No. Świetny, nie? I fajnie, że samochód nie ma szyberdachu. Prawdopodobnie dzięki temu nie jest zardzewiały. I ma klimę. I ma klimę, no tak, no właśnie. Jakby nie miał, to by pewnie miał szyberdach. No i deska jest niepopękana, zobacz, jest po prostu ideał. O. Ja właśnie wczoraj tak sobie myślałem, kurde, ten kolor, taka kawa z mlekiem, ale bardzo dużo mleka. A dzisiaj fajnie nazwałeś, że to jest cappuccino. No tak, no. Właśnie tak mi się ten... No tak się nasunęła mi się taka nazwa, o powiem tak. Cappuccino. Takie fajne, nie? Cappuccino. No, jeszcze fajnie. Fajne słowo w ogóle do fajnej motoryzacji. No czasem coś mi się uda, Kamil. No. Mało miasteczkowe, kurde. Ale się, słuchajcie, nabija z ojca mało. No i co, jestem mało miasteczkowy i tyle, no. A wiesz, każdy kocha swoją ojczyznę, nie? Także ja tam świeciaków pozdrawiam od razu i całej kociewie. Kto to potem założy, Kamil, no? Zadzwonisz do profesora Chrisa i ci powiem jak, no. On lubi takie patenciory. Zgadza się. Nie? Taką motoryzację, kurczę, starszą. Prawdziwą. Traktory czy inne jakieś rzeczy, kurde. No dobra. Gdzieś tu jest pompa. Jak zdejmiesz dekiel, to zobaczysz, jak jest napędzana. Tu jest sama no mechanika, sama mechanika. Sobie, bo właśnie paliwko idzie tutaj, nie? I z tego dopiero do gaźniczka. Tak. Jak ten filterek wymieniłem, to już zwróciłem na to uwagę. Pompa mechaniczna, tu nie ma, że ci elektryki zabraknie i nagle się pompa zatarła. Tu ono po prostu daje i koniec, no. Jak się silnik kręci, to i pompa działa. Co to? Bierburg Solex. No tak. Made in... O, West. Czerwany, patrz. A jeszcze produkcja, człowieku.
To w którym roku nic nie było, zachodnie i wschodnie? A w którym było? Jak był 8-9, czy 8-8, czy 90, to ja nie pamiętam jakoś tak. No tak jak i u nas był przewrót, tak samo tam. Nie? Sprawdzałem cię po prostu. A ty. No, mało miasteczkowy. Kurde, to wszystko się w ogóle tutaj... Tak, bo tam jest taka uszczelka i trzeba by też podejrzeć, Kamil, tym w ogóle, czy nie jest pęknięta, nie? Ale nie sądzę, bo winie. Dobra, nie ruszaj, bo jeszcze pęknie, człowieku. No i co wtedy? Człowieku, no i co? Aso. Tak jest, nie wiem, czy jest was. Tu wiatraczek na stałe, kurde. Tak, nie ma lipy. Ile tam kręcisz, tyle się, wiesz, ciągnie. Także jak się grzeje, to trzeba mu zapodać do odcinek, kurde. No ale ta rura to jest dorobiona na 100%. Ale wiesz co, jest szansa, że jest niedostępna po prostu, wiesz? Wydaje mi się, że oryginalna miałaby tutaj taki kominek. Tak. A tu ktoś tak zrobił. No ale wiesz, no kurczę, no trzeba ratować tą motoryzację, tak? Może. A z drugiej strony to jest zwykły gumowy wąż. W oryginale 200, tak? Albo i więcej. Albo i więcej, jeśli byłby dostępny. No. Zobacz, głowica 83 rok. Tak. No, a to jest chyba 8.4, jak się nie mylę, ten samochód, tak? Wiesz? No i to jest 1.6 pojemność, nie? Kurde. Fajnie to wygląda, co? Taka prawdziwa, nie? Motoryzacja. Wszędzie te podciśnienia, jakieś rzeczy. A tutaj co mówisz? Tryska? Tak, no tu daje mu, wiesz... No tu ma, wiesz, tam ma w cholerę dysz i innych rzeczy. Ja się tam na gaźnikach jakoś specjalnie nie znam. Ale, wiesz, no to jest skomplikowane urządzenie, szczerze. O. Także wiesz, no on musi jakoś tam podać to paliwko, żeby się rozpyliło i poszło w kolektor, nie? Jest bardzo ważne, nie? Także wiesz, wszyscy narzekają, że wtryski coś tam, ale tutaj też te dysze są, mają takie malutkie po prostu dziureczki, żeby to paliwo pod dużym ciśnieniem szło, nie? To jest czujniczków trochę. Tak, no jest trochę czujniczków, no bo też te czujniki tutaj regulują właśnie tym podciśnieniem, co tam otwiera i tak dalej, to wiesz, to nie jest takie... sobie takie pikuś, no. Podoba ci się? No. Tak zawsze inaczej, nie? Niż tam walwetronik jakiś. Pitu, zawsze to, kurczę, praca się odkłada, nie? Ta 17. Taki z ciebie asior. Tik-tak. No. Tik-tak, dokładnie. No dobra, to zdejmij ten dekiel. No, wysprzęgliłem się, o co mi chodzi i już do roboty trzeba. Mi się przytarło. Ale niebieskie, na małe rączki. Dobra. No, mały, ale wariat. No, tak jest. Open the door. Open the door. Dareczku, otwórz. No i dobra, i tak to wygląda. No dobra, proszę pana, no dobrze, że tą uszczelkę zamówiłem, jeszcze 3 w hurtowni mają. I uszczelkę dekla? Tak. Słuchaj, teraz tak, bo w silnikach z wtryskiem ustawia się 0,30 lub zaworowe. Olej też. Tak, chyba tak. Dlatego on może taki kupił, aha, wiesz? A w M30 i M10 z gaźnikiem ustawia się 0,20 na zimnym silniku. Także zobaczymy, jakie tu będą luzy. I gaźnik jest bardziej czuły właśnie na te, wiesz, nieprawidłowe luzy, aha, zaworowe, nie? Kawał sprężyny, co? Kawał sprężyny, zaworu. Dokładnie. No. W ogóle przypomniało mi się, że kolega mój, Krzysztof, którego znasz, aha, z wojska, miał 730 w gaźniku E23 z 78 roku. Nie wiedziałem nawet, że był. No. A i zobacz, tak działa ta pompa, nie? Po prostu wałek tutaj, widzisz? Na wałku jest po prostu ten. I bam, nie? I tyle. To, to kurde, jak masz w bezpośrednim wtrysku pompę wysokiego ciśnienia paliwa, nie? No to tak samo działa, nie? Masz krzywkę po prostu i tyle. Która zasuwa i robi robotę, nie? Technologia, kurde, znana od zarania dziejów. Nie wiem, czy słyszeliście w ogóle taką historię, że podobno
dawno temu była cywilizacja bardziej rozwinięta niż teraz, tylko coś się z nią stało po prostu i wszystko zostało zapomniane i dzieje świata się toczą na nowo. Kto wie, kto to wie. To które to twoje życie? A to jest inna sprawa, bo teraz to mówię no wiem, ale to o reinkarnacji, tak? No właśnie. No. A ja nie wierzę w takie, nie wierzę w reinkarnację. No każdy wierzy w coś innego, albo w ogóle w nic nie wierzy i tyle, no. Tak. Co zrobić? Takie życie. Albo wierzy w to, że nic nie ma, tak? Dlatego w nic nie wierzy. Bo wierzy w to, że nic nie ma. Nie chce się nam iść po nasadkę. Dobra, ja Kamil wbiję ten. Tak. Tak, bo tutaj już jesteśmy. Ten jest prawie ustawiony. Więc wbijemy po prostu, a może trójkę czy coś tam. Pokaż. O. I troszeczkę bujniemy do tyłu samochodu. Dawaj. Takim starą metodą. O, widzisz, poczekaj chwilkę. Już się ruszył. Jeszcze kawałek. Poczekaj. Jeszcze kawałek. O. Poczekaj. Dobra, jest super. To trzymaj, sprawdzamy od razu. Dobra, 0,20. Generalnie tu powinienem, o, pod tymi sprawdzić. O kurde. Ho, człowieku. Ciasny w cholerę. Kaszana nana. Zobaczymy tak. O kurde, ty no nie, no jest ciasny w cholerę, wiesz. No nie wiadomo kiedy ktoś to ustawiał i dlatego on na zimno może tak chodzić, wiesz. No dobra, dziesiąteczka, przyrząd i jedziemy. No wiesz Kamil jak to jest, jak taki samochód jest, stoi w garażu, to mało kto pamięta w ogóle, żeby zawory sprawdzić. O Jezu, no tak. Stoi na dębowo. To nawet oleju się nie wymienia czasem, nie? Dokładnie i wiesz, i wtedy tak może być, bo raz, że ktoś, a kurde, nie jeździłem tyle kilometrów, dobra, nie ustawiam i okazuje się, że auto ma 90 tysięcy przebiegu, nie? A zawory nieustawiane nie wiadomo ile i wiesz, i wtedy tak się dzieje, bo tutaj nawet widać jak to bardzo ten, o, teraz jest super, dokładnie, zobaczymy tu, o, i teraz weszło, elegancko, dobra, jedziemy, ale ten olej powiem ci też, kurde, naprawdę widać, że to dawno nieustawiony, nie? Niewymieniany znaczy się był, o, nawet ciężko tutaj jest cokolwiek. Tutaj jak ustawiam na krzywkach, to ja robię tak bardzo ciasno, bo po prostu wiesz, wtedy tam na tym wychodzi to super, nie? Każdy ma swoje metody, powiem ci Kamil. Także patrz i się ucz. Może kiedyś będziesz ustawiać zawory w takich pięknych samochodach. Dobra, zobaczmy. No i prima. Prima. O, no i ja to szanuję, dobra. To co, kręcimy dalej. Zaworki ustawione, znaczy się luzy zaworowe. Kamil wymieni jeszcze świece i kończymy na dziś dzień pracy. Jutro przyjdzie uszczeleczka, to się tu poskłada tą górę i zobaczymy jak będzie chodził na zimno, nie? No, znaczy nie wiem czy dzisiaj jeszcze zdążę te świece wymienić. No tak. Sobie zacznę. No, chyba po kolei chłopak. Beru, Germany. Ale tak świeżo wygląda. Świeżo. W ogóle wszystko tak fajnie wygląda w tym aucie. Tak, po kolei zrobię, bo to... Pomylisz i co? Daj spokój. Kto to później poskłada, nie? Tatuś. Człowieku. O, widzę Kamil, że skończyłeś, tak? Poskładałeś, tak. Dekielek założony, uszczelka pasowała, tak? Wszystko tak, w porządku. Tak. No to co, to byśmy odpalili i sprawdzimy poziom oleju od razu, no. Tak? I zobaczymy jak on będzie chodził, aczkolwiek... No i sobie pochodzi chwilę, bo świece nowe też, nie? A, no tak. Znaczy tu są świece, te świece to nie są jak w nowych autach, także spoko. Dobra, zobaczymy, tylko tu trzeba... Poczekaj, bo tu ssanie w ogóle jest. Chyba tak mi się wydaje. Albo mi się wydaje. Bo tu też ten filterek paliwa był zmieniany, to może chwilę kręcić. Okej. Nie? O! Może tak pochodzić, bo właśnie ten filterek. Aha. Chodzi lepiej, bo on się nie chciał wkręcać. Aha.
nie, no jest, o, paliwo, wiesz? O, jest gitara. Czekaj. No tak, bo się zaraz tu udusimy, tak? O. Ale jest lepiej. Wiesz? Wiesz, paliwo teraz dostał i z gitara. Bo on się nawet tak krztusił, jak się go przegazowywało. Dobra, gasimy. Nie, gasimy, bo się udusimy. Sprawdź poziom i resztę rzeczy z listy będzie Paweł robił. Dobra. To gaszę go. Okej. Okay. Teraz to wszystkie spalenie na zewnątrz wyrzucą. No dobra, ale to i tak nie ma co chodzić. Dobra, zostawmy tak uchylone i tyle. No. Dobra. Dobra, nie pomyślałem, że tak za nas tutaj będzie chciał udusić, wiesz? Ale i tak te spaliny są lepsze. Co? Niż z takiego auta nowego. No nie. No nie. Nie, 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 nie. Najgorsze to są diesle jakieś, kurde, bez DPF-a czy coś. No. Takie, które powinny mieć DPF-a. Dokładnie. Albo nie mają. Dobra, to sprawdzamy poziom oleju i ten. I tyle. Mówisz, że tu wlałeś mu filtr, zalałeś, tak? No tak, ale też nie cały, nie? Okej. No, tam kapkę można dolać. No. I tyle, żeby nie było przelane. No dobra, a tutaj wiesz, Paweł będzie miał tak, tą gąbkę do zrobienia. Zobaczyć tą klimę, czy tam ten włącznik, bo ktoś zrobił włącznik osobny do klimy. Ale, a włącznik od klimy jest tam i on Aha. powinien działać. I może Paweł to uratuje, nie? Mhm. Hej! Prawda. Strówko. Okej. Okay. Dzień dobry, z rana. Od razu idę na stanowisko do Pawła, żeby wam pokazać, no jak tam działa z tą E21. Wszystko idzie fajnie do przodu. Paweł ogarnął wczoraj włącznik klimatyzacji. Dobra, te okulary sobie schowam. Włącznik klimatyzacji. Włącznik już sobie działa. O, zobaczcie, sobie jest tutaj. O, tu jest włącznik. O. Proszę bardzo, i się włącza. No, musi poskładać te wszystkie rzeczy. Wyjmie tutaj później zegary, żeby zobaczyć, co się dzieje z zegarkiem elektronicznym. Niestety te wszystkie plastiki są takiej jakości, jakości starości, że to wszystko pęka. No co tutaj? Właściciel przywiózł, proszę bardzo, przywiózł odrestaurowane atrapy przednie. Co, jakieś światło włączyłem, a? Słuchajcie, o, to jest technologia. No, wyłączyło się. Także jak jesteśmy gdzieś na poboczu na przykład i go wyłączymy samochód, włączymy kierunkowskaz, to świeci się na przykład lewa strona lub prawa. Także nie musimy włączać całości, tak żeby auto, które jedzie z daleka bądź z naprzeciwka, widziało światło, że coś się dzieje. No tu jeszcze zostanie do przyklejenia ta mata. Paweł robi wszystko po kolei, sukcesywnie. O, przyjechały też rzeczy od naszego fachowca Janusza, proszę bardzo, sztywniutko jest. Ach, sorry. O, jest sztywniutko. To wszystko było luźne i niektóre rzeczy są po prostu już niedostępne w ASO, także. Także tak, i Paweł będzie działał, to później wam wszystko pokażę, jak udało się ogarnąć samochód. Zajrzymy tutaj do Pawła, jak idą prace. No słuchajcie, tutaj zegary zostały zdemontowane i zegar ten, który nie wyświetlał, ta część zegara została zdemontowana przez Pawła i zawieziona do pana Jacka Grabowskiego. O, tutaj są zegary z wyjętym elementem, który nie działa. Pan Jacek do mnie dzwonił, skonsultowaliśmy parę rzeczy, wie co należy zrobić. No prace idą, słuchajcie, tu wszystko jest w wersji roboczej. Widzę, że Pawłowi udało się wymienić gąbkę. Zobaczcie, znaczy gąbkę, to jest takie wygłuszenie maski. Zobaczcie, jak to wygląda. Fajnie to wyszło. Wczoraj rozmawiałem z Pawłem, to powiedział, że kurczę, rzadko się zdarza, żeby tak ładnie stary klej odszedł. Tutaj to ładnie to odeszło po prostu.
Tak wygląda przód. Tu widzę już zamontowana nowa lampa. Kurczę, szczerze szkoda, że właściciel nie zamówił wszystkich nowych lamp. No ale dobra, jedna była uszkodzona tylko, więc wymienimy tą, która była uszkodzona. Tu są nowe klosze kierunkowskazów i odnowione atrapy. Bardzo ładnie to wygląda. Mam nadzieję, że jak już będą zakończone prace, efekt będzie zauważalny. Już tak naprawdę nie mogę się doczekać. Pewnie wy też. Piątek, piąteczek, piątunio. Dzisiaj Paweł wziął wolne na święta. Ale zobaczymy, co zrobił w rekinku. Proszę bardzo, wymienił część środkową zderzaka. Później założyli na razie chyba przy... na razie przy... Mierzył, czy pasuje. Zobaczymy, co tutaj zrobił. O, maska założona. Atrapy zamontowane, lampy zamontowane. No powiem wam, że to wygląda naprawdę sztos. Jak wam się podoba? Mnie się podoba bardzo. Zobaczmy tutaj. Nie no, petarda. Słuchajcie. Kurczę, super. Naprawdę super. No tutaj mała rozpierduszka. Czekamy na zegary od pana Jacka. Tyle, także zapraszam do oglądania dalszej części odcineczka. Idę zobaczyć do E21, co tam się dzieje, bo podłączyłem maszynę do klimatyzacji. Proszę bardzo. Jak wiecie, zegary są w naprawie u pana Jacka Grabowskiego. Niestety to trochę potrwa, bo pan Jacek zamówił części. Części przyjadą gdzieś z Grecji. Bo jakieś scalaki zamówił. W związku z tym właściciel pojazdu poprosił nas, żeby poskładać auto. Tam części zegarów nie będzie, po prostu obrotomierza. W niczym to nie przeszkadza. Także składamy, ale zanim Paweł poskłada po prostu tą konsolę środkową, zrobiliśmy napełnienie klimatyzacji. Klima napełniona, wszystko poszło zgodnie z planem. Odpalam silnik, włączam klimatyzację i patrzymy, jak to wszystko działa. No dobra. O. Okej. O, długo stał. Dobra, podpompuję go. To gaźniczek, słuchajcie. Chyba właściciel będzie musiał pojechać sobie gdzieś do jakiegoś gaźnikowca na regulację, aczkolwiek i tak po regulacjach zaworów jest dużo lepiej. Na zimno zwłaszcza, bo później jak się rozgrzał, to było wszystko dobre. Kurde no. Dobra, chodź. Okej, włączamy klimę, czyli tak, tu na tak, tu damy tak. Dobra, coś tam poszło. Tutaj ręką czuję, że bardzo ładnie chłodzi klimatyzacja. Przejdę teraz zobaczyć, jak chodzi kompresor. I czy tu też wentylator z przodu chodzi. Zaraz zobaczymy wszystko. Tak. O, wentylator się nie włączył, także Paweł będzie musiał zobaczyć. Coś ta klima tam... Szczerze to słabo. Słabo to wygląda. Zegary coś tam chodzą. Nie, minimalnie, stoją w miejscu. Kurde, coś mi się to nie podoba. No dobra, będzie musiał Paweł popatrzeć na to wszystko. Bo tam widzicie, sprzęgiełko chodzi, ale bardzo słabo, szczerze. Paweł zje obiad i zajmie się tutaj tym samochodem. I tyle, bo tutaj tak, jak włączymy... Właśnie nie wiem, jak to powinno działać. Paweł zakończył pracę z E21. Pokażę wam, jak to wszystko wyszło i opowiem. Takie zrobimy podsumowanie, co tutaj zostało zrobione. Tak, bierzemy listę. I tak, już wam mówię. Demontaż kratek lamp przednich. Do renowacji, wymiana lamp i tak dalej, proszę bardzo. Tak to wszystko wygląda, nereczki.
Dobrze. Wymiana zderzaka tylnego, część środkowa. Zostało wymienione. Proszę bardzo, tak to wygląda. Tamten zderzak był, bo on miał uszkodzenia różne. Także to się fajnie udało zrobić. Wymiana wygłuszenia maski, to już Wam pokazywałem. Wymiana lampy zrobiona, wymiana nerek, dobrze. Wymiana ramion, piór, wycieraczek też zrobione. Wszystko tutaj widzę, Paweł zrobił. Płukanie silnika przed wymianą oleju zrobione. Serwis olejowy zrobiony, świece zrobione. Płyn hamulcowy zrobiony, skrzyni w dywsze, wszystko zrobione. Sprawdzenie klimatyzacji. No klimę też Paweł ogarnął, wszystko działa, zaraz pojedziemy na próbę, zobaczymy jak to chodzi. Cyfrowy zegarek nie został zrobiony, no ale z tym będziemy czekać, jak tylko będzie zrobiony, no to zamontujemy. Na razie tak to wygląda. No i tak musi zostać, no. Zobaczymy, kiedy pan Jacek to ogarnie. Piszczy pedał sprzęgła, wymiana mocowania tłumnika końcowego zrobione. Trzęsie kino tą kierownicą, ale z tym to będzie trzeba po prostu zobaczyć. No dobra, no to wszystkie jakieś rzeczy porobione. Będę musiał też pomyśleć, bo tutaj te oleje poszły, jakieś inne historie. Zaraz skonsultuję to jeszcze z Pawłem. No dobra, i jedziemy na próbę. No dobrze. Bardzo ładnie silniczek pracuje. Zaraz włączymy sobie tutaj klimatyzację. Paweł mówi, że mrozi. Okej. O, czuć obciążenie od razu na silniku. Dobra. Ustawiane, jedziemy. Jeszcze nie zrobiłem, słuchajcie, podliczenia, ile to wszystko wyszło. Wstępnie na robotę umówiłem się na jakieś 2,5 tysiąca, ale niestety troszkę godzin tu wyszło, także myślę, że to będzie bliżej 3,5 tysiąca za robotę, plus czynnik klimatyzacji, plus oleje do skrzyni biegów, do dyfra, plus uszczelka pod pokrywę zaworów. O, widzę tutaj, nauka jazdy nie przewidziała, że trzeba zrobić pierwszeństwo. No słuchajcie, tak to właśnie jest. Ale tam wszyscy czekają. Kurde, klimatyzacja mrozi naprawdę. Szron. Wiecie gdzie. Jak nie wiecie, się musicie domyślić. Ale się takim samochodem jedzie, powiem wam, kurde. Super. A tu przeciwmgielne. Kurde. Dobra, dobra, tu lecimy. Jak wam się podoba w ogóle takie E21, co? Mnie się zawsze podobało, a zwłaszcza wersja 3.2.3. Gdzieś tam jeszcze, kurczę, rezonuje coś, będzie trzeba zobaczyć. Ale ta klima to naprawdę mrozi, powiem wam szczerze. No i chcę wam powiedzieć, że tutaj w tym pokrętle, w którym włącza się klimatyzację, jest minimum i maksimum. To znaczy, że tutaj się ustawia temperaturę. Temperatura, która jest tutaj na pokrętle od ogrzewania, nie współgra z tym, także się tutaj ustawia w ten sposób, ja troszeczkę zmniejszam, bo naprawdę mrozi, powiem wam, naprawdę mrozi. No gitarka, pojedziemy w jakieś ładne miejsce, pokażę wam w całej okazałości. Demonem prędkości to auto nie jest. Poza tym też się chcę przejechać, zobaczyć co tutaj z tym wibrowaniem podczas hamowania. I tu jeszcze z Pawłem będę musiał skonsultować, czy nie trzeba poprawić kierownicy. Jest troszeczkę skręcona.
ale to bardzo mały szczegół. No dobrze, zjedziemy tutaj. To jest to pokrętło, tutaj wyłączamy, o i słychać, że się wyłączył kompresor. Tu włączamy i nastawiamy intensywność zimnego. Ja tu zrobiłem w ten sposób i tak musi zostać. Świetny samochód dla kogoś, kto lubi klasyczną motoryzację, który chce mieć w kolekcji fajny E21. Ten egzemplarz naprawdę do takich należy. Ja osobiście, kurczę, E21 jakbym chciał mieć, to chyba jakieś takie bardziej sportowe. Niemniej jednak fajnie takim autem gdzieś sobie pojechać, pokazać się. Budzi wielkie zainteresowanie wśród wszystkich ludzi wokół, zarówno na drodze, jak i pieszych. Mam nadzieję, że Wam się też ten samochód podoba. Mam nadzieję też, że odcineczek się Wam podobał. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach i dzwoneczkach, a tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.